mentalnie mnie wspiera. Pan Zdzisław Bziukiewicz, jak łatwo poznać kurp? I od razu mam takie pytanie, bo pan jest, że tak powiem, zdradził się ubiorem, że jest kurpiem. A jak poznać kurpia, nie wiem, w tramwaju w Warszawie? Czy macie jakieś takie swoje cechy, że na przykład żywiołowe, poczucie humoru albo cokolwiek takiego? To zacznę może od kobiet. U nas kobieta nie może być chuda. O, prostu, to mi się bardzo podoba. Żeby nie było za mało baby w babie. Chłopak by się nie obżenił z takim dziewczakiem, która ma anoreksję po dzisiejszemu, bo od sylwetki dziewczyny zależało, czy przetrwają zimę. To dobrze, że Misza gotuje z Kasią, bo to... Ale to trochę inaczej, bo tu Misza o rybach, a ja o kapuście chcę. U nas od siedzenia kobiety zależało, czy rodzina przetrwa zimę. Aha. Bo główne pożywienie to u nas są kartofle i kapusta. I tej kapusty trzeba nakisić 2-3 beczki na zimę. I żeby ona tak depcząc miała swój ciężar gatunkowy. Jeszcze co innego. Jeszcze? Jeszcze co innego. Po prostu kobieta jak wsadzi to pierwszą flancę w tą grządkę, to musi usiąść i jaki kształt tyłka się odciśnie, taka główka kapusty rośnie. I właśnie dlatego musiała mieć w miarę duże siedzenie, żeby te duże główki kapusty, żeby właśnie na to zimę starczyło. No i po prostu u nas, tak biorąc oględnie, no to kurpianki są wszystkie piękne, śliczne, gładkie. No i ale sylwetka gruszki. Nie gruszki, tylko po prostu takie normalne kobiety. Normalne kobiety. A chłopa znowu można poznać po tym, że jest średniego wzrostu, trochę w barach taki szerszy, ale naturalnie, bez sterydów. Szyję ma, bo u nas wszystko jest naturalne. I taki lekki na nogach, nie ciągnie goleniów za sobą. Że tak w zasadzie jakby podskakiwał, bo u nas po tych chujkach się kiedyś się nałaziło i to już genetycznie tak zostało. Ja nie wiem, czy to zostało, po czym się łaziło, przepraszam? Po chujkach. No to trudno, trzeba się uczyć języków. Czyli, ale co to znaczy, oprócz tego, co ja, że tak powiem, znam znaczenie? To jest sosna. Bardzo mnie pan uspokoił, rozumiem, dobrze. Czyli łażąc po sosnach, po sosnach. Ale gdyby pan tak mógł na przykład, bo mówił pan, ja wyglądam na kurpia ze swoją sylwetką. Trochę za wysoki i może tak u nas proporcjonalnie więcej barów jest. U mnie? Nie, aha. Na kurpiach, bo kurpie są niżsi. Aha, czyli ja mam za... Już nie kurp, bo już trochę widać, że już na tych kurczakach większy urósł. A, trochę chłopie. I za słaby w barach, tak? No dobrze. A proszę powiedzieć tak, bo skoro odnosimy się do innych części polskich, czy to jest tak, że kurpie na przykład się z kimś nie lubią albo z kimś tam lubią? W tej chwili to już trochę może zanika, ale był okres tak jeszcze 70., 60., 50. lata. Na kurpiach są psiachy i sporo jeździło... Psiaki, przepraszam. Psiachy. Psiachy, czyli... To jest taka kiepska ziemia, plaża, prawie plaża, nie? Załóżmy, bo to jest żółty piasek. Jeździli sporo do roboty za Przasnysz, a Przasnysz, te tereny ciechanowskie, to jest ta szlachta ciechanowska. Wiem, mieszka tam moja ciocia Husia. Szlachcianka. No i tam zawsze były jakieś przywary, że tam ci nasz tu od kurpsiów tutaj, bo one, kiedyś jeszcze jak kurpsie chodzili w tych kurpsiach, bo to takie były buty. Ja chciałem jedną rzecz wyjaśnić, bo ja cały czas mówiłem kurp, a pan cały czas mówi kurpś, kurpsianka, no tak? Czyli mówimy kurpsianka, kurpś. Kurpś. Okej, okay, będę pamiętał. I właśnie takie antagonizmy, takie minimalne nachodziły. Oni tam nas od ludzi bez butów nazywali, bo kiedyś wcześniej jeszcze kurpsie chodzili w tych butach takich z łyka robionych, to takie podobne do kapciów. To było bardzo praktyczne w tamtym czasie w terenie. Po lesie, po bagnach, to było lekkie nawet chodzenie po drzewach. A wyście jak na nich mówili? Praktycznie szlachta to była obraźliwa dla nich. Szlachta obraźliwa. Bo... Czyli moja uwaga jest taka, jak jedziemy do kurpsiów, mili państwo, nie świecimy sygnetami. Ostrożnie. Bo to była taka trochę szlachta gorzej żyjąca od chłopa, bo tam by prawie każdy to była szlachcic. Bardzo dobra szlachta. Mam tam kuzynostwo, wspomnianą ciocię Husię. Ja nie pajacuję, naprawdę, mam tam rodzinę. Ja też nie pajacuję, ale jeszcze tak jak dziadki opowiadają, to jak właśnie tam żeś ta się zbierali do kościoła, to cała wieś wóz musiała uzbierać. Ten koło przywiózł, ten dyszel, bo... Taka bieda była tam, że po prostu jeden całego woza nie miał.
Aha. No dobrze, to zostawmy tę nieszczęsną szlachtę ciechanowską, o której jestem dobrego zdania. Widzimy bursztyny. Jakby mi pan pomógł, bo ja przez całe życie jeżdżę nad morze i staram się znaleźć chociaż malutkiego bursztynka. Nigdy mi się nie udało, być może dlatego, że nie jestem bystry. Bo pierwsze to trochę taki te fami chodzi, że bursztyn jest z morza. Aha, no bursztyn, ja rzeczywiście tak... Bursztyn sam w sobie nic z morzem nie ma wspólnego. To jest skamieniała żywica. Może to najpierw powiem, skąd się u nas wziął. Aha. Bo u nas się wziął w ten sposób, z naszej tej prawdy, że jak przed potopem ten deszcz lał przez 40 dni i noców, to ludzie ze strachu tak niezielkie łzani beceli. I z tych wzów się utocił bursztyn. Aha. I z tych niezinnych, to zazwyczaj z takich, co jeszcze chodzić nie mogą, to nie nagrzeszą, utoczył się taki czyściutki, przezroczysty, załóżmy, o taki bursztyn. Z tych takich, co mieli grzechy, ale pokutowali, żałowali za nie, czy ze strachu przed tym potopem, czy tam naprawdę, to utoczył się tych inszych kolorów, przymglony, a z tych najgorszych łopojów się utoczył czarny bursztyn. No dobrze, ale jak ten bursztyn się zbiera? Bo już rozumiem, że nad morzem go w ogóle nie ma, jest na kurpsiach. W zasadzie tak najłatwiej to poznać po terenie. Trzeba tak mniej więcej zobaczyć, jak się teren kształtuje i jakie są takie, jakby taka, jakby dolinka, tylko że u nas nie ma gór, to trzeba, to są minimalne różnice w terenach, to najczęściej tam, gdzie teraz w tej chwili są łąki, to swego czasu tam były bagna, jakieś rzeczki, strumiki, zanim melioracje nie chodziły. I najlepiej po prostu albo widłami dziobać. Bo u nas praktycznie jak żwirówki w 90-tych latach nie zaczęto robić, to prawie w ogóle kamienia nie było. Jak coś, jakiś opór jest, no to 90% bursztyn był. Albo znowu takie sondy robić. To taki normalny kij, trochę z zadziorów, żeby piasek zostawał w nich. Zabijać i jak taka ziemia niebiesko-zielona się pokazywała, tak zwana siwica, no to wtedy się szpadelkiem sondę robiło. I jak trochę bursztyn się znajdowało, można było wtedy rozkopywać. Bardzo panu dziękuję, panie Zdzisławie. Bardzo bym sobie życzył, żebyście państwo pojechali na kurpie, a pana bardzo proszę, żeby pan zmienił zdanie o szlachcie ciechanowskiej. No ale to tradycja zaginie w narodzie. No dobrze, no to... Trudno, Wojtek, musisz to jakoś przełknąć.